to była dzielnica Stare Szkoty. Mieszkali tu ludzie prości, ale bardzo szlachetni, często wykształceni, ale byli to różnowiercy. Dużo ich pochodziło ze Szkocji. Mieli bardzo dobre zawody, zajmowali się, byli to krawcy, browarnicy, piwowarzy, także znachorzy, pasamonicy, czyli tacy, którzy wyrabiają pasy, powroźnicy, czyli tacy, którzy wyrabiają powrozy i liny okrętowe, a także sznury dzwonne, czyli sargusy. Oczywiście tych mniej wykonywano. Następnie mamy już rok 1829, jest wnętrze świątyni, można zobaczyć. Potem rok 1869, kaplica z widocznym w tle szpitalem, sierocińcem, zbudowanym w 1817 roku. Przerwienie to efekt II wojny światowej. To może nawet niektórzy mówią, czemu tego nie można załatać, a właśnie to jest taki niemy świadek tego, że dalej masło było tak dobre, że ludzie nawet bez chleba mogli jeść. Dzisiaj takie masło nie jest, ponieważ jest nadprodukcja artykułów spożywczych i dodaje się dużo konserwantów. Natomiast kiedy te budynki powstawały? Z reguły na biskupie Burty domy powstawały na przełomie XIX i XX wieku. Tą właśnie trasą poruszały się piękne, pozłacane pojazdy, którymi właśnie na górę przemieszczał się sufragan, czyli zastępca biskupa, aby tam zamieszkać, a następnie przez wiele tygodni prowadził wizytację. Warto zwrócić uwagę, że takie dosyć bogate budynki jak tamten, widzimy, że fasada niższa, a tam ma 25 metrów wysokości. Schronisko było budowane według projektu architekta Richtera,